Kolejnym kandydatem do Rady Powiatu, który zgodził się na rozmowę w naszym studiu, jest pan Leszek Szczybyło. Panie Leszku, pan ma doświadczenie w samorządzie. Pan był przewodniczącym Rady Powiatu. Dlaczego przez pewien czas pan zniknął? Przez pewien czas zniknąłem ze względu na to, że się po prostu nie dostałem do Rady Powiatu, mimo że startowałem z własnego stowarzyszenia, mimo że zdobyłem bardzo dużą ilość głosów, ale ordynacja wyborcza jest tak skomplikowana, że przy ogromnej ilości głosów, ponad 900 osób, którym zostali wyborcy, obdarzyli mnie swoim zaufaniem, no nie miałem tego zaszczytu i tej przyjemności, żeby po raz piąty zasiadać w Radzie Powiatu Jarosławskiego. Wcześniej przez, jak już wspomniałem przed chwilą, przez 4 kadencje pełniłem najprzeróżniejsze role w powiecie jarosławskim. Byłem przewodniczącym przeróżnych komisji stałych w Radzie Powiatu, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, przewodniczącym Rady Powiatu. Pełniłem także funkcję członka zarządu Rady Powiatu i po tej 4-letniej przerwie mam w planie zamiar, jestem bardzo zdeterminowany i bardzo pełen takiego zapału teraz w czasie tej kampanii wyborczej, aby z powrotem współtworzyć i zasiąść w Radzie Powiatu Jarosławskiego, ponieważ uważam, że przez te 16 lat współuczestniczyłem w tworzeniu powiatu na różnej niwie, na niwie gospodarczej, społecznej, edukacyjnej, sportowej, wychowawczej, że powiat w czasie tego okresu się rozwinął bardzo i że są następne etapy, które należy realizować w naszym powiecie i uważam, że jestem tą osobą, która na pewno będzie starała się coraz bardziej rozwijać nasz powiat w przyszłej kadencji i chciałbym być tą osobą, która będzie współuczestniczyła, współdecydowała w dalszym rozwoju naszego powiatu jarosławskiego. Jakie są pana założenia programowe? Co by pan chciał wnieść do tego powiatu? Co by pan chciał w nim zmienić? Chciałbym się zająć wieloma sprawami, które no, są ciągle w potrzebie w rozwoju, które ciągle ewoluują. Są takie obszary, które bezustannie potrzebują jakiegoś wsparcia i potrzebują nowych kierunków działania. Z racji mojej profesji, którą pełnię jako pedagog, jako dyrektor szkoły, chciałbym, jak przez w poprzednich kadencjach, chciałbym ciągle wspierać naszą oświatę jarosławską. Chciałbym, aby oświata jarosławska była coraz bardziej doceniana tutaj w naszym powiecie. Chodzi tutaj nie tylko o szkoły ponadgimnazjalne, ponieważ powiat zajmuje się jakby szkołami ponadgimnazjalnymi. Od przyszłego roku to będą jakby szkoły ponadpodstawowe. Ale także chciałbym wszelkimi sposobami wspierać te wszystkie małe szkoły w naszym powiecie, które są wspaniałymi szkołami, które się rozwijają. Należy stworzyć jakby szersze horyzonty działania naszych szkół jarosławskich. Chciałbym, aby prawie każda szkoła miała jakąś współpracę z innymi szkołami zagranicznymi, aby to były szkoły bardziej otwarte na Europę, na świat, przy pomocy także różnych programów międzynarodowych, jak Erasmus, eTwinning. Szkoły są bogactwem naszego powiatu i musimy jak najbardziej je wspierać na wszelkie sposoby, nie tylko finansowe, ale także pewne sposoby organizacyjne. Człowiek, który jest związany ze szkołą, musi czuć, że jest doceniony, szanowany i chce stworzyć taki klimat, aby szkoły nasze jarosławskie były coraz bardziej ważnymi instytucjami w powiecie. Wiem z doświadczenia, że szkoły są instytucjami, które pochłaniają prawie około 50% budżetu, to nie tylko w gminach, ale także w powiecie. Wiem, że jest to duży wydatek wielu samorządów, ale trzeba w oświatę inwestować. Jest to nasza przyszłość i musimy się tym zająć. Oprócz tego, że jestem związany jakby z wioską, ponieważ mieszkałem na wsi przez wiele, wiele lat, pracuję na wiosce jako dyrektor, ale także jestem związany swoją pasją jakby z młodzieżą. Zajmuję się sportem, jestem jakby szefem klubu sportowego w Morawsku i znam bardzo dobrze potrzeby młodzieży. Chciałbym przyczynić się do tego, aby młodzież właśnie na wiosce miała większy wachlarz, większą możliwość spędzania wolnego czasu. Jest to nie tylko prorozwojowe, prospołeczne, ale także wychowawcze. Młodzież jest przyszłością naszego powiatu i zawsze byłem blisko młodzieży i będę się starał, aby w przyszłej kadencji także młodzież była jakby oczkiem mojej uwagi. Uważam, że trzeba wspierać także wszystkie inne instytucje, które są w małych miejscowościach, ale także w mieście.
Na pewno w każdej wiosce są bardzo prężne działające stowarzyszenia kobiet, które są pewną taką siłą napędową, jeśli chodzi o sprawy nie tylko kulinarne, ale także organizacyjne różnych imprez, które się dzieją w wioskach, wszelkie straże pożarne i wszelkie inne stowarzyszenia, które działają w małych miejscowościach, przez powiat powinny być w przeróżny sposób wspierane. Trzeba, jak w każdej kadencji, także w tej kadencji, trzeba rozwijać infrastrukturę drogową. Doszliśmy do takiego etapu, że już nie myślimy o łataniu jakichś strasznych dziur, jak było to w pierwszej i w drugiej kadencji. Teraz jesteśmy na etapie budowania chodników, także poprawiania sieci dróg powiatowych i na pewno w przyszłej kadencji, jak w każdej kadencji, trzeba przeznaczać duże pieniądze na rozwój infrastruktury naszej drogowej. Trzeba także już coraz bardziej budować ścieżki rowerowe, które powinny być pewną taką atrakcją jakby naszego powiatu, ponieważ mamy wiele pięknych miejscowości, w których nie tylko chodniki są potrzebne, ale także ścieżki rowerowe. Kluczową sprawą dla naszego powiatu na przyszłą kadencję jest budowa drugiego mostu na Sanie. Ja o tym mówiłem już jakby z dwie kadencje temu. Ja można to na swoich ulotkach pisałem, że potrzebny jest drugi most na Sanie. Jest to inwestycja, która jest wymogiem czasu na dzień dzisiejszy. My musimy zbudować jak najwcześniej drugi most na Sanie ze względu na bezpieczeństwo dla naszego miasta, już nie tylko mówiąc o infrastrukturę. Rolnictwo, powiat jarosławski jest głównie powiatem rolniczym i trzeba wspierać rolników na wszelkie sposoby, jakie są tylko możliwe. Musimy się starać, aby środki strukturalne wpływały jak największym strumieniem do naszego powiatu, ponieważ powiat jako instytucja głównie opiera się na dotacjach celowych, na subwencji. Natomiast wszystko to, co jest pozostałe, to wszystko jest, pochodzi od operatywności jakby Rady Powiatu, od operatywności zarządu i starosty. I przyszła Rada Powiatu musi być na tyle skuteczna i na tyle profesjonalna, aby ściągnęła jak najwięcej środków strukturalnych właśnie do tych różnych dziedzin życia naszego powiatu, czyli do edukacji, do infrastruktury, do rolnictwa, do rozwoju społecznego, do poprawienia polityki prozdrowotnej w naszym powiecie, ponieważ wiemy, że społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. Wszystkie ośrodki zdrowia, przychodnie potrzebują wsparcia finansowego, ale także pewnego poprawy działania organizacyjnego, aby te wszystkie słynne, znane kolejki w tych wszystkich ośrodkach zdrowia troszkę zniwelować. Plan jest szczytny, można powiedzieć. Założenia programowe dość duże, możliwe do zrealizowania. Uważa Pan, że to doświadczenie, które Pan ma, samorządowe, pedagoga, i znajomość ludzi przyczynią się do tego, że jednak Pan zostanie włączony w tą kadencję jako radny powiatu? Przyznam się szczerze, że miałem i mam bardzo wiele takich sygnałów pozytywnych ze strony wyborców, ze strony osób bliskich mi. I już od dłuższego czasu słyszałem takie sygnały od wielu osób, abym się starał wrócić do Rady Powiatu. Wydaje mi się, że jest to podyktowane tym, że przez tych 16 lat wyborcy poznali mi, że jestem osobą uczciwą, kompetentną, oddaną im i że staram się rozwiązywać najprzeróżniejsze problemy, jakie ludzie mają. Nie jestem typowym urzędnikiem. Zawsze starałem się, byłem, jestem i będę razem z ludźmi. Z tymi najmłodszymi, z którymi mam przyjemność pracować w szkole i pasja różne w szkole, ale także staram się pomagać ludziom w starszym wieku i uważam, że proszę, jakby teraz zwracam się do wyborców, że proszę o pewien kredyt zaufania, ale uważam, jestem pewny, że jest to kredyt zaufania, który warto oddać na mnie głos i to nie będzie stracony głos, że ja byłem, jestem i będę zawsze blisko ludzi. Ja nie uciekam od problemów, ale problemy zawsze starałem się i będę się starał rozwiązywać. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Leszkiem Szczybło, który kandyduje do Rady Powiatu Jarosławskiego.